jednym z budynków wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte, którego dzisiaj już nie odnajdziemy, jest willa oficerska. Budynek ten znajdował się tuż za mną. Budynek został lekko uszkodzony w trakcie walk i rozebrany w 1940 roku przez Niemców. W willi tej swoje kwatery miał komendant składnicy major Henryk Sucharski oraz jego zastępca kapitan Franciszek Dąbrowski. Pozostali oficerowie składnicy mieli swoje kwatery w budynku Nowych Koszar. Budynek ten, znany z zdjęć archiwalnych, był wzniesiony z pruskiego muru, otynkowany, posadowiony na wysokiej podmurówce. W trakcie badań właśnie tego obiektu w 2016 roku odnaleźliśmy wiele przedmiotów z niego pochodzących, takich jak fragmenty witraża z drzwi wejściowych do willi oficerskiej, płytki posadzkowe i elementy zastawy stołowej używanej w kasynie oficerskim, które właśnie w budynku willi oficerskiej się mieściło. Na pewno budynek ten był bardzo dobrze znany Józefowi Kicie, który był ordynansem ostatniego komendanta składnicy, czyli majora Henryka Sucharskiego. Legionista Józef Kita urodził się w 1915 roku. Był synem Andrzeja i Marianny. Pełnił służbę wojskową w 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. Tam też zdobył zaufanie swoich przełożonych i w specjalności wpisano osobisty pocztowy i obok normalnej żołnierskiej służby pełnił funkcję ordynansa komendanta składnicy. Do jego obowiązków należała dbałość o stan umundurowania i porządku w kwaterze komendanta. Poległ dnia 2 września 1939 roku w gruzach wartowni nr 5. Wraz z innymi żołnierzami, którzy zginęli na Westerplatte w 1939 roku, został odznaczony najwyższym wojskowym odznaczeniem, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari V klasy.